Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Honor 6 Plus, czyli urządzenia z całkiem dużą baterią i z bardzo fajnym aparatem. Z dwoma aparatami. No i standardowo zaczniemy sobie od obudowy oraz od specyfikacji. No i mamy tu 5,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD, co daje nam 400 ppi. Poza tym mamy tutaj procesor High Silicon Kirin 925, czyli ten autorski. Mali T628, nieco starsza jednostka. No i oczywiście w zestawie również jest 3 GB pamięci RAM. Z tyłu mam oczywiście podwójny aparat 8 megapikseli, dodatkowo z przodu trzecia jednostka 8-megapikselowa. Z tyłu natomiast mamy dual LED do doświetlania naszych scenerii, jeżeli będzie zbyt ciemno. No i tak naprawdę jeszcze element, który warto wspomnieć, 3600 mAh, jeżeli chodzi o baterię, która jest zamknięta tutaj w środku. Sam design urządzenia jest taki, powiedzmy, typowy, czyli mamy po prostu dwie tafle szkła, które są obłożone prawie w każdym miejscu aluminiową ramką. Niestety, ale dół, tak samo jak w P7, został tutaj zrobiony z plastiku i należy to nadmienić. Jeżeli chodzi o te elementy, które możemy zobaczyć, to na dole mikro USB i mikrofon. U góry mamy złącze na słuchawki, mikrofon i port do sterowania naszymi urządzeniami w domu pod czerwieni. Z prawej strony są wszystkie przyciski oraz tacki, bezpośrednio jeżeli chodzi o microSD i microSIM. No i z lewej strony nie mamy nic. Z funkcji, o których warto wspomnieć, to oczywiście podwójne tapnięcie, żeby wybudzić sobie ekran. No i tak, mamy tu sporo zapożyczeń z Huawei'a. Mianowicie mamy tutaj ten dolny pasek, na którym możemy przewijać sobie muzykę, dodatkowo włączać latarkę, kalkulator, bezpośrednio jeszcze aparat, gdybyśmy nie mogli, czy dyktafon. Oprócz tego po przesunięciu z prawej strony mamy od razu włączony aparat, więc naprawdę prezentuje się to bardzo ciekawie, tak samo zresztą jak w P7 czy w P8. Nie mamy tutaj klasycznego menu aplikacji, wszystko jest wrzucone jakby na jedną stronę, więc musicie pamiętać, że jeżeli będziecie chcieli usunąć sobie coś z tego miejsca, to oczywiście od razu urządzenie chce to odinstalować. Mamy oczywiście tutaj Androida 4.4.2 z nakładką EMUI w wersji 3.0, czyli nie to ta najnowsza, którą mamy chociażby w Huawei P8. Jeżeli chodzi o pasek powiadomień, to oczywiście klasycznie po prawej stronie skróty, które możemy sobie rozwijać, ewentualnie mamy ustawienia jasności, po lewej stronie powiadomienia w taki sposób godzinowy zaprezentowane i również tu jest bardzo dużo podobnych rzeczy jak w P7 czy w P8. Jeżeli chodzi o ustawienia, w ustawieniach mamy oczywiście podział na dwie strony, czyli po lewej stronie ogólne, czyli te najważniejsze elementy, które teoretycznie powinniśmy najczęściej do nich zerkać. No i po prawej stronie wszystkie, czyli cała masa ustawień, którą mamy tutaj wrzucone w jedną długą listę. No i musimy przed nią przebrnąć. Mamy oczywiście zarządzanie kartami SIM, bo jest to urządzenie dual SIM. Mamy tryb ekranu prosty, w razie czego gdybyśmy chcieli przełączyć sobie to dla osób, które są po prostu mniej doświadczone. Mamy możliwość oczywiście zmiany tutaj temperatury barwowej, jeżeli nie odpowiada nam kolorystyka samego ekranu. Jest wskaźnik, czyli tak naprawdę dioda powiadomień LED. Jeżeli chcemy, żeby te powiadomienia były sygnalizowane właśnie diodą, to jest możliwość jej włączenia. W dźwiękach z ciekawych rzeczy to chyba tylko efekt karaoke z tych dodatkowych elementów. Możliwość wyboru tutaj aplikacji, z których chcemy korzystać i będą po prostu podpowiedzi na ekranie się pojawiały po podpięciu słuchawek w trakcie, jeżeli z jakiejś tych aplikacji będzie leciała muzyka, więc tak to się tutaj prezentuje. Jeżeli chodzi o pamięć, to mamy oczywiście tutaj 32 GB wbudowane, więc dostaje nam 25 GB dla użytkownika. Więc wygląda to całkiem tutaj nieźle. Bateria i oszczędzanie energii. Jeżeli chodzi o oszczędzanie energii, wypada to naprawdę całkiem nieźle. Możecie zobaczyć, za chwilę wrócę do tych statystyk, ale mamy 90% i mamy 37 minut na ekranie, więc spokojnie do 5 godzin jesteśmy w stanie dociągnąć tutaj na ekranie, czyli to jest takie dobre półtora dnia, jeżeli chodzi o tutaj taką intensywną pracę
w przypadku osób tak średnio zaawansowanych. Tryby oszczędzania energii. Ja tym razem pracowałem na trybie tutaj inteligentnym, czyli system sam dopasowywał, które aplikacje gdzieś tam za dużo zużywały tej energii w tle i rzeczywiście co chwilę pojawiały się jakieś powiadomienia na pasku powiadomień, że któraś aplikacja zużywa więcej energii niż powinna. To jest bardzo fajne, bo możemy na bieżąco korzystać i monitorować sobie te rozwiązania. Nie zapomniano oczywiście funkcji nie przeszkadzać, pomimo tego, że nie jest to Android 5.0, który ma to gdzieś tam, jeżeli chodzi o przerwania w standardzie, więc wygląda to tak samo jak w P7 czy w P8. Możemy sobie robić wyjątki, włączać w które godziny, dni, tygodnie i tak dalej, więc możemy sobie to spokojnie tutaj całkiem nieźle poustawiać. I prezentuje się to bardzo fajnie. Menadżer powiadomień. Kolejna aplikacja w stylu Huawei, która pokazuje, które powiadomienia mogą pojawiać się na pasku powiadomień, które mogą wyskakiwać, które nie mogą. To wszystko możemy sobie tutaj zarządzać i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo fajnie. Aplikacje chronione. Aplikacje chronione to są aplikacje, które zużywają zbyt dużo właśnie prądu. Możemy sobie decydować, że te aplikacje na przykład nie mogą się uruchamiać w tle, że nie będą mogły gdzieś tam pracować i zużywać dodatkowo energii. Są oznaczenia, że zużywa dużo. Zobaczcie, te aplikacje, które w moim przypadku zużywają dużo energii, jest ich całkiem sporo i moglibyśmy po prostu zagłębić się te funkcje i po prostu poblokować im dostęp. Mamy oczywiście aplikacje działające w sieci, czyli podział na te aplikacje, które pracują zarówno na 3G, jak i na Wi-Fi. Możemy sobie to ładnie podzielić tutaj, możemy to sobie wszystko posegregować, włączyć, wyłączyć daną aplikację w zależności od tego, czy chcemy, żeby pracowała Wi-Fi czy LTE. Bardzo fajne, proste rozwiązanie i naprawdę skuteczne. Oczywiście jest Touch Plus, którego nie miałem znowu możliwości tutaj przetestować. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś będzie mi dane. Sterowanie ruchem. Tutaj jak zawsze w przypadku Huawei również było sporo tych ciekawych rozwiązań. Odwrócenie, podniesienie, przełożenie, potrząśnięcie, przechylenie. Tego jest naprawdę dużo. Podwójne dotknięcie, żeby włączyć sobie ekran, ale już nie możemy sobie ustalić tego, żeby wyłączyć ten ekran. Chociaż tutaj jest napisane, nie, kiedy jest wyłączone, więc rzeczywiście nie działa ta funkcja, bo nie ma jej już tutaj jakby skonfigurowanej. Jest oczywiście możliwość rysowania na ekranie poszczególnych literek, czyli tak jak widzicie, litera C, na przykład aparat, do którego sobie od razu po prostu przejdziemy. Rysujemy sobie literkę C, odpala nam się aparat. Oczywiście nie mamy tutaj tyle opcji, co w przypadku P7 czy P8. Są tylko pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o interfejs. I dlaczego mamy dwa aparaty 8 megapikseli? Głównie chodzi o to, że właśnie możemy zastosować sobie tutaj szeroką przysłonę, czyli możliwość sterowania sobie, zobaczcie, klikamy tutaj i możemy sobie sterować po prostu aparatem od maksymalnie otwartej do maksymalnie zamkniętej przysłony. Co to nam daje w praktyce? Daje nam to tyle, że jeżeli robimy sobie jakieś zdjęcie w tym trybie, musimy troszeczkę dłużej poczekać. To zdjęcie w momencie, kiedy jest wykonane, możemy po prostu przejść sobie do niego i bezpośrednio kliknąć tutaj. Możemy wybrać sobie, czy chcemy, żeby to zdjęcie było bardziej właśnie, żeby była bardziej domknięta, czy rozjaśniona, czy otwarta w pełni właściwie przysłona. Więc od nas zależy, jak będzie wykonane zdjęcie tak naprawdę w postprodukcji. Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonane Honorem 6 Plus, to właściwie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Zdjęcia są wykonywane bardzo fajnie i dodatkowo wydaje mi się, że jest podbijany kontrast automatycznie przez tutaj ustawienia, więc zdjęcia wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Selfiaki, czyli zdjęcia 8-megapikselową kamerą z przodu. Mamy tam tryb do wygładzania oczywiście, który można sobie zastosować i nawet te podstawowe, minimalne właściwie ustawienia, czy tam średnie powiedzmy ustawienia powodują, że nasza twarz troszkę wygląda nienaturalnie, więc należy sobie gdzieś tam po prostu to zmniejszyć, ale w większości przypadków, jeżeli mamy wystarczająco dużo światła, to zdjęcia Honorem 6 Plus wychodzą naprawdę bardzo fajne. Wrzucę Wam oczywiście tutaj trochę więcej zdjęć, jeżeli chodzi o pełną rozdzielczość. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, bo warto o tym powiedzieć. Do zdjęć nocnych, w momencie kiedy jesteśmy w normalnym trybie aparatu, mamy tutaj sporo ustawień, które możemy sobie przejść i jest super noc. Super noc jest o tyle fajna, że możemy sobie tutaj
rzeczywiście również no po prostu sterować troszkę tym aparatem. Możemy zmieniać sobie tutaj długość czasu naświetlania, ISO i tak dalej. Maksymalnie mamy tutaj tak 4 sekundy, maksymalnie mamy 32 sekundy, czyli maksymalna długość naświetlania i robienia tych długich ekspozycji to 32 sekundy. No i dzięki temu zdjęcia wychodzą bardzo fajne. No i możemy też uchwycić tym aparatem no, nocne niebo, jeżeli będzie gdzieś na statywie, czy będzie leżał nieruchomo, no bo z ręki to jest niemożliwe. Ale wychodzi to naprawdę bardzo fajnie i myślę, że trzeba to tutaj aparatowi oddać. Przez ostatnie 2 tygodnie Honor 6 Plus robił za moje główne urządzenie, więc nie mogę tak naprawdę się przyczepić do niczego tutaj, jeżeli chodzi o jakość połączeń, wszystko było jak najbardziej ok. A jeżeli chodzi o dźwięk... Urządzenie jest wystarczająco głośne, nie życzyłbym sobie czegoś więcej tutaj, jakość dźwięku jest chyba jak najbardziej ok. Nie ma tu oczywiście żadnego basu przy tym monofonicznym głośniku, ale myślę, że jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o szybkość renderowania stron internetowych, wypada to naprawdę tutaj również bardzo ok, nie ma się do czego przyczepić, poza reklamami, które gdzieś tam nam się odpalają w tle, więc musimy sobie zresetować stronkę. Ale na matrycy Full HD rzeczywiście wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Kąty widzenia są całkiem niezłe, jedynie co to troszkę nam przygasa wyświetlacz w tym przypadku. Jeżeli będziemy chcieli zrobić sobie maksymalną jasność wyświetlacza, to nie ma tutaj problemu praktycznie w ogóle, bo nawet pod dużym kątem widać wszystko. Ja jestem zadowolony z wyświetlacza, nawet w te mega słoneczne dni, które mieliśmy, wypadał on całkiem nieźle. Jestem jeszcze Wam winny screenshot odnośnie baterii. Jeżeli chodzi o statystyki, przy 5% już rozładowania, no to mamy 4 godziny 35 minut na ekranie, więc wydaje mi się, że no wypada to całkiem nieźle. W przypadku testów syntetycznych 43 000, jeżeli chodzi o Antutu, tutaj mam 11 000, jeżeli chodzi o Quadrant, no i 13 600, jeżeli chodzi o 3D Marka, więc tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o Real Racing, to zaskakująco dobrze to wszystko tutaj działa. Nie ma żadnych problemów, tak jak na P7. W P8 również nie było problemów, no ale to wiadomo. Tutaj no, działa wszystko płynnie, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle zoptymalizowane. Nie wiem, czy to kwestia bardziej Androida KitKat, którego tutaj mamy jeszcze oczywiście, czy bardziej już po prostu zoptymalizowania samej gry i po prostu samego procesora. Wydaje mi się, że wypada to nawet nieźle przy tej słabszej grafice. Jeśli chodzi o pamięć RAM, wypada to całkiem nieźle. Mam odpaloną masę aplikacji, 1,26 GB z 2,94 zostaje. Co prawda podejrzewam, że Real Racing już nam się wyłączyło. Nie, jeszcze jest w tle, więc naprawdę sporo tych aplikacji od tamtego momentu otworzyłem. Możecie sobie to zobaczyć, że tutaj kilka tych aplikacji odpaliłem i te wszystkie aplikacje już są w tle, więc wypada to całkiem nieźle. Zdarzają się jakieś takie przypadki, że nagle wszystko się wyłączy i wszystkie aplikacje są do ponownego uruchomienia. Nie wiem, od czego to zależy. W każdym razie miało to kilka razy miejsce. Podsumowując, Honor 6 Plus to urządzenie, które czerpie garściami z Huawei P7, P8, ale to nic dziwnego, w końcu to jedna firma, więc wszystkie podobieństwa są jak najbardziej tutaj na miejscu. Z rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły na plus, na pewno bateria. 3600 mAh wreszcie pozwala na wyniki rzędu około 5 godzin na ekranie, więc naprawdę wypada to całkiem nieźle. Aparat również daje radę, bardzo fajny, bardzo podoba mi się sam proces obróbki już po zrobieniu zdjęcia, czyli automatyczne obrobienie zdjęcia, w związku z tym, że zdjęcia mają duży kontrast i mnie takie zdjęcia bardzo się podobają. Nie mam zastrzeżeń co do jakości połączeń, jakości dźwięku, do ekranu również jest wystarczająco jasny. Sama obudowa no, wygląda ciekawie, może nie należy do super najcieńszych, chociaż jest to takie złudne wrażenie tak naprawdę, bo urządzenie nie jest jakoś mocno grube. Należy jednak pamiętać o tym, że z tyłu mamy szkło, które będzie się rysować, pomimo tego, że mieni się w takie fajne kolory, jak będziemy obracać z samym smartfonem.
Aparat nie wystaje, więc tutaj nie musimy się o to nic bać. No szkoda, że ten dół jest plastikowy, bo to jedyny element, który praktycznie jest tutaj no troszkę gorzej wykonany niż reszta, ale generalnie bardzo, bardzo na plus. Urządzenie bardzo przypadło mi do gustu i muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie korzystałem się z tego urządzenia, nie zmuszałem się do niczego, więc naprawdę urządzenie za 1700-1800 zł jak najbardziej na plus i serdecznie polecam. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!